Dzień dobry Państwu. Nazywam się Julia Wilde i jestem doktorantką w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o przemijaniu oraz światach równoległych w średniowieczu. Skupimy się na Wyspach Brytyjskich, jako że właśnie tym obszarem się zajmuję, i zastanowimy się, jak to właściwie jest z tym przemijaniem i z tym tworzeniem światów równoległych i czy zawsze jest tak, że miejsca, w których czas nie płynie, w którym wszystko jest w pewnym zawieszeniu, jest miejscem naprawdę szczęśliwym. Chciałabym zacząć od opowieści o Oisinie. I jest to postać z mitologii, z folkloru irlandzkiego. A jeśli chodzi o jego imię, które brzmi dla nas dosyć dziwacznie, oznacza ono tyle co jelonek. Jako że już sam początek życia, już samo pochodzenie Oisina jest dość tajemnicze i niezwykłe, ponieważ jego matka, jako młoda dziewczyna, została zaklęta w łanie przez czarnoksiężnika, czy też druida, maga. I warunkiem odczarowania jej było znalezienie się w warowni grupy wojowników Fianna. I podczas polowania właśnie na tę łanię trafił ojciec, przyszły ojciec Oisina, Fionn, a jego psy myśliwskie zamiast rozszarpać łanię zaczęły się do niej łasić. A Fionn, jako że był mądrym człowiekiem, uznał, że jest w niej coś niezwykłego, dlatego zabrał ją do swojej warowni. W ten sposób klątwa została złamana. Dziewczyna odzyskała ludzką postać, a Fionn tak bardzo się w niej zakochał, że pojął ją za żonę. Niestety, jakiś czas później, kiedy wyruszył na wyprawę wojenną, dziewczyna znów została porwana i zamieniona w łanie. I tym razem nie udało mu się już jej odnaleźć. Jednak kilka lat później w lesie napotkał małego chłopca, do którego znowu psy zaczęły się w dziwny sposób łasić i dlatego Fionn rozpoznał w nim swojego syna imieniem Oisin, który został zwany jelonkiem na cześć swojej matki. Jak Państwo widzą, już sam początek życia Oisina był niezwykły, a to było dopiero preludium do wszystkiego, co miało go spotkać. Początkowo w pierwszych wersjach opowieści Oisin jest przede wszystkim wielkim wojownikiem. Dopiero z czasem staje się również bardem, aby wreszcie stać się przede wszystkim bardem, człowiekiem niezwykle obdarzonym talentem muzycznym i umiejętnością dobierania słów. Co ciekawe, w XII-XIII wieku, a więc już bardzo, bardzo, bardzo długo po tym, jak chrześcijaństwo zawitało do Irlandii, stały się niezwykle popularne opowieści o tym, jak Oisin przyjął chrzest z rąk świętego Patryka. Mimo że wydawałoby się, że to bardzo odległe czasowo postaci, ale do tego zaraz dojdziemy, jak to się stało, że Oisin w ogóle mógł spotkać świętego Patryka. Aby dojść do spotkania Oisina, świętego Patryka, a trzeba Państwu wiedzieć, że życie świętego Patryka przypada na przełom IV i V wieku, a więc znacznie, znacznie później niż życie mitycznego Oisina, kilka wieków. Musimy opowiedzieć inną historię o Wyspie Wiecznej Młodości, czyli właśnie tym, co interesuje nas szczególnie w dzisiejszym wykładzie. Po przegranej bitwie Oisin stał nad brzegiem morza. Właściwie większość jego towarzyszy zginęła. I wtedy pojawiła się niezwykła, piękna kobieta, zdecydowanie nie mająca nic wspólnego ze światem żywych. Przedstawiła mu się jako niw o złotych włosach, zresztą dosiadała pięknego
siwego rumaka, i powiedziała mu, że wiele słyszała o jego urodzie, mądrości, waleczności, o tym ogólnie, że jest fantastycznym materiałem na męża i że ona bardzo chętnie by za niego wyszła. Więc jak Państwo widzą, była to bardzo bezpośrednia osóbka. Zresztą nie była to zwykła kobieta, ale córka władcy Krainy Wiecznej Młodości, która obiecała Oshinowi, że jeśli uda się z nią do tej krainy, która leży na zachodzie, będą żyli w szczęściu, zdrowiu i wiecznej młodości okres czasu. Oshin zgodził się bez namysłu, skoczyli razem na tego konia i pognali na zachód, do tej magicznej krainy, w której rzeczywiście nie było ani chorób, ani upływu czasu, więc byli piękni, młodzi, doczekali się trojga dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Można by właściwie zakończyć na tym tę opowieść, gdyby była to zwyczajna bajka, ale nie jest to zwyczajna bajka, ale mit irlandzki. W związku z czym pojawia się zwrot. Mianowicie Oshin po 3 latach, jak mniemał, minęły tylko 3 lata, zatęsknił za Irlandią, zatęsknił za swoim ojczystym krajem, za ludźmi i uparł się, że koniecznie musi tam wrócić. Niamh tłumaczyła mu, że to bardzo zły pomysł, ponieważ na ziemi minęło 300 lat, a nie 3. Nikt już nie żyje z jego bliskich, wszystko się zmieniło i właściwie nie ma sensu, żeby tam wracać. Ale Oshin był uparty, więc Niamh pożyczyła mu swojego białego rumaka, oczywiście magicznego, i ostrzegła go, żeby pod żadnym pozorem nie pozwolił, by jego noga dotknęła ziemi, bo wówczas te 300 lat nagle go dogoni i postarzeje się. Jak Państwo widzą, Oshin, mimo że przeniósł się do Krainy Wiecznej Młodości, w jakiś sposób tam został, bezwarunkowo, nie do końca został oddzielony od praw, które rządziły światem śmiertelników. To znaczy, ten czas mógł go nadal dogonić, jeśli złamie zakaz magiczny. Oczywiście nie miał zamiaru go złamać, bo chciał wrócić do swojej żony, do swoich dzieci i dalej żyć w zdrowiu i młodości do końca świata. Jednak oczywiście musi się to inaczej potoczyć, bo historia nie miałaby wtedy sensu, gdyby pojechał i wrócił. Więc Oshin udał się do Irlandii. Okazało się, że rzeczywiście, tak jak mówiła Niamh, wszystko zostało zniszczone. Wszystkie siedziby, warownie, wszystkie miejsca, które znał, obróciły się w ruinę, zostały porośnięte chaszczami, a wszyscy ludzie, których znał, którzy byli mu bliscy, którzy razem z nim walczyli, stali się po prostu postaciami legendarnymi. Bardzo go to bolało, bardzo nie mógł sobie z tym poradzić, ale mimo to ruszył w podróż przez Irlandię i pewnego dnia napotkał ludzi, którzy nie mogli sobie poradzić z umieszczeniem wielkiego głazu na wozie. Oshin chciał im pomóc, w związku z czym nachylił się z konia, pamiętając o ostrzeżeniu żony, i bez trudu podniósł ten kamień i umieścił go na wozie, ale mimo wszystko był to dla niego wysiłek i popręg siodła pękł, a Oshin, żeby ratować się przed upadkiem, po prostu musiał wyskoczyć z siodła i stanąć na ziemi. I w tym momencie te 300 lat nagle go dogoniło. I Oshin zmienił się w starca. Nie umarł. Być może jakaś część tej magicznej krainy w nim została. Więc nie umarł, ale stał się ponad 300-letnim starcem. I w tej postaci, nie mogąc już wrócić do Krainy Wiecznej Młodości na zachodzie, żył w Irlandii. I według właśnie późniejszych opowieści, jako ten starzec spotkał świętego Patryka. Opowiadał mu historię Fianna, opowiadał mu historię o Krainie Wiecznej Młodości, a wreszcie przyjął chrzest z jego rąk. Jak Państwo widzą, tutaj mamy połączenie
mitologii irlandzkiej i tradycji chrześcijańskiej. Zresztą bardzo ciekawe, pokojowe i takie przemyślane, jeśli tak można to określić. Tak przedstawia się historia Oisina, który znalazł ten kraj wiecznej młodości, a później go stracił, dlatego że za bardzo tęsknił za ziemskim życiem, za bardzo tęsknił za swoją ojczyzną. Więc jak Państwo widzą, ta wizja miejsca, gdzie czas nie płynie, wieczna młodość jest zapewniona. Jest to piękne miejsce, ale człowiek mimo wszystko tęskni za tą normalnością, za tym przemijaniem i za krajem swojego dzieciństwa. I co ciekawe, mimo że teraz przejdziemy do opowieści już chrześcijańskiej w pełni, a nie jedynie zabarwionej pod koniec elementami chrześcijańskimi, to ta wizja krainy wiecznej młodości położonej gdzieś na zachodzie jest obecna również właśnie w opowieści stricte religijnej, choć oczywiście zabarwionej elementami folklorystycznymi, przedchrześcijańskimi, a mianowicie jest to historia o świętym Brendanie, który poszukiwał ziemskiego raju. Oczywiście nazwa się zmienia, jest on też znany jako Ziemia Obiecana Świętych albo Ziemia Błogosławionych, więc zdecydowanie nazwa przybiera już formę chrześcijańską, ale mimo to chodzi o ten sam kraj położony gdzieś na zachodzie. Święty Brendan żył na przełomie V i VI wieku i historia jego podróży, trudno powiedzieć, kiedy została spisana. Najstarsze manuskrypty, o których wiemy, że były spisane, pochodzą mniej więcej z VIII wieku, VIII-IX wieku. Ale różne wersje opowieści o podróży świętego Brendana funkcjonowały w kulturze europejskiej przez właściwie całe średniowiecze, niezwykle oddziaływując na wyobraźnię Europejczyków. I jest to nadal święty irlandzki, to znaczy jest to nadal postać pochodząca z Irlandii i związana z tym kręgiem kulturowym. Dlatego nie powinno nas dziwić, że ziemski raj, skrawek Edenu, jest położony gdzieś na zachodzie, podobnie jak przedchrześcijańska wyspa wielkiej, wiecznej młodości. I tak jak Oisin trafia tam tak naprawdę przypadkiem, dlatego że powiedzmy przedstawiciel krainy wiecznej młodości, czy raczej przedstawicielka sama po niego przyjeżdża, sama się zgłasza i składa mu propozycję, tak święty Brendan i jego towarzysze świadomie podejmują decyzję o poszukiwaniu ziemskiego raju, wyruszają w niebezpieczną żeglugę. Po drodze napotykają wiele wysp, wiele dziwów, ptaki, które tak naprawdę są na wpół upadłymi aniołami, mają zdolność mowy. Pojawiają się potwory morskie, pojawiają się srebrne kolumny, kryształowe kolumny, słupy ognia, więc jest tam naprawdę wiele dziwnych i niezwykłych miejsc, które napotykają w drodze, w poszukiwaniu właśnie ziemskiego raju. I jest to bez dwóch zdań opowieść chrześcijańska, ale są tam bardzo wyraźne elementy celtyckie. Tak jak już mówiłam, choćby fakt, że jest to miejsce położone na zachodzie. I opowieść o świętym Brendanie nosi też cechy charakterystyczne dla gatunku typowego dla właśnie Irlandii, który nazywa się Imram i rozkwitł na przełomie VII-VIII wieku i opowiadał zwykle właśnie o metafizycznej podróży na wyspę wiecznej młodości. Więc są tu elementy bardzo podobne. A jeśli chodzi o to, jak
wyobrażano sobie tę wyspę, do której w końcu święty Brendan i jego towarzysze dotarli. Jest to miejsce, gdzie czas nie płynie i ludzie chodzą jak we śnie, zawieszeni w tym właśnie braku czasu i braku możliwości określenia, jak czas płynie. Nie czują pragnienia, nie czują głodu. Jest to skrawek Edenu. I dopiero gdy docierają do rzeki, pojawia się anioł, który mówi, że dalej nie powinni iść, że to jeszcze nie czas, krótko mówiąc. Ale pojawiają się tam wizje bardzo charakterystyczne dla wyobrażeń krainy takiej wiecznej młodości, w której czas jest zatrzymany, to znaczy drzewa jednocześnie owocują i kwitną, więc cała przyroda jest wiecznie w pełnym rozkwicie pobudzona, ale ten czas jest w jakiś sposób z jednej strony nie płynie, a z drugiej strony jest w jakiś sposób zaplątany, przyspieszony. Bardzo trudno powiedzieć, co się tam dzieje. Jednocześnie dzieje się wszystko i nie dzieje się nic, bo prawa przyrody są zawieszone. Jest to bardzo interesujący przykład. Dosyć zastanawiający, bo rzeczywiście mamy tam do czynienia z takim zawieszeniem, pięknem, które nie przemija, idealnym klimatem i brakiem pragnienia i picia, i pragnienia i głodu, przepraszam. No i nie ma tam chorób. Choć z drugiej strony nie byli tam na tyle długo, by móc się o tym w pełni przekonać, ale mimo wszystko tak właśnie przedstawiony jest ziemski raj w opowieści o żegludze świętego Brendana i jego towarzyszy. Ale do tej pory opowiadałam Państwu tylko o przykładach miejsc wiecznej młodości, o tych jakichś rzeczywistościach alternatywnych, w których rzeczywiście jest dobrze i rzeczywiście ta chwila powinna trwać, gdyż jest piękna i nie ma tam nic, od czego chciałoby się uciec. Ale przewrotnie chciałabym opowiedzieć jeszcze jedną historię, w której to wszystko przestaje być takie oczywiste. Jest to historia zdecydowanie późniejsza, bo jest to romans średniowieczny z przełomu XIII-XIV wieku, a więc zdecydowanie późniejszy, który z kolei jest fantastyczną mieszanką różnych wpływów, bo sam tytuł wskazuje na inspiracje antyczne, a tytuł ten brzmi Sir Orfeo. I co bardzo ciekawe, mamy tam zarówno elementy typowo średniowieczne, to znaczy kultura rycerska, bo Sir Orfeo jest tak naprawdę królem, ale pojawia się tam też cały jego dwór, cała struktura dworu, czyli jest to bardzo mocno z jednej strony zanurzone w kulturze średniowiecznej, z drugiej strony jest to tak naprawdę wariacja na temat mitu o Orfeuszu i Eurydyce, jak łatwo się domyślić, a jeszcze z jednej strony mamy tam bardzo wyraźnie zaznaczone wpływy celtyckie i tak naprawdę naszymi czarnymi charakterami są wróżki. Trzeba Państwu wiedzieć, że te wróżki to nie mają nic zupełnie wspólnego z XIX-wiecznymi wyobrażeniami, które jakoś tak przeniknęły do naszej świadomości, bo w XIX wieku wróżki zaczęły być przedstawiane jako takie małe, urocze stworzonka z skrzydełkami, albo ważki, albo motylka, ogólnie tańczące się sobie wśród kwiatków, będące urocze, trochę tajemnicze, ewentualnie odrobinę psotne, ale ogólnie to niewinne. W średniowieczu wyglądało to zupełnie inaczej. Wróżki były potężnymi istotami, które były kapryśne, nieprzewidywalne, równie skore do złego, jak i dobrego, więc tak naprawdę nie można było powiedzieć, czy zaszkodzą, czy pomogą. Robiły, co chciały, były niezwykle potężne, mogły być niewidzialne,
a ich świat był właśnie światem równoległym do świata ludzi. I no i właśnie o tym jest ta opowieść. Ta średniowieczna reinterpretacja mitu o Orfeuszu i Eurydyce opowiada o królu Orfeu, jego ukochanej Heurodis, którzy żyją sobie szczęśliwie w swoim królestwie, aż do dnia, kiedy Heurodis zasypia w ogrodzie pod drzewem i kiedy budzi się, jest przerażona, rozdziera ubrania na sobie, rozorywa sobie skórę i ciało paznokciami, wyrywa sobie włosy i opowiada o tym, że we śnie przyszedł do niej król wróżek i powiedział, że ją porwie. Wszyscy są tym przerażeni, bo wiadomo, że z wróżkami nie należy zadzierać, ale mimo obstawy nie udaje się ocalić Heurodis, która zostaje po prostu porwana. Sir Orfeu wpada w rozpacz, porzuca swoje królestwo i przez 10 lat włóczy się po jakichś ostępach ze swoją harfą, je korzonki, jagódki i staje się właściwie takim na wpół obłąkanym pustelnikiem. Przynajmniej tak się zachowuje. Aż któregoś dnia po 10 latach trafia gdzieś w lesie niedaleko rzeki na orszak właśnie kobiet wróżek, którym jedzie też jego ukochana Heurodis. Podąża za nią przez jakąś szczelinę w skale. Właśnie bardzo często wejście do krainy wróżek znajduje się w takich miejscach, jakichś szczelinach skalnych, w dziwnych miejscach, trudno dostępnych dla ludzi. I znajduje się w krainie wróżek, w Ferie. I co jest bardzo ciekawe, to fakt, że tak jak najpierw rzucają mu się w oczy te dziwy natury, zresztą bardzo podobne do wizji, która się pojawia w opowieści o świętym Brendanie i podróży do ziemskiego raju, to znaczy drzewa jednocześnie kwitną i mają owoce i wszystko jest takie zatrzymane w czasie, ale jest w tym coś niepokojącego. Jest w tym coś niepokojącego, coś nienaturalnego, co napawa go obawą. I słusznie, bo jak się okazuje, bo kiedy udaje mu się wejść do pałacu, który jest zbudowany z kryształów i złota, okazuje się, że wewnątrz są porwani ludzie. Ale co ciekawe, oni nie są po prostu porwani. Oni wszyscy znajdują się na granicy śmierci i życia. Trwają właśnie w takim zawieszeniu i są tam ludzie, którzy zostali uprowadzeni przez wróżki tuż przed tym, jak ostatecznie utonęli, albo tuż przed tym, jak ostatecznie spłonęli. Kobiety umierające w połogu, ludzie z niemal całkowicie odciętymi głowami, ale znajdujący się właśnie o krok, o włos od śmierci, ale nie mogący jej osiągnąć, ponieważ w tym dziwnym momencie, kiedy byli rozdarci między życiem a śmiercią, porwały ich wróżki. I jest to przerażająca wizja, bo ci ludzie są właśnie zatrzymani w czasie, ale nie jest to dobre zatrzymanie w czasie, bo tak jak jest napisane w tym romansie, wyglądali na martwych, ale nimi nie byli. Więc nie są ani żywi, ani nie są martwi. Wszystko tam trwa w tym zawieszeniu, które poniekąd przypomina czyściec, co też by się zgadzało z tym, jak postrzegano wróżki w średniowieczu, że to jest ten taki właśnie stan pośredni, że są zawieszone między niebem a piekłem i właściwie trudno sprecyzować, co to są za byty. I Heurodis śpi na ziemi i jest również w tym zawieszeniu, w tym letargu, bez ruchu, w tym stanie takim przejściowym, który jednocześnie nie jest przejściowym, bo
donikąd nie prowadzi. I tam jest bardzo długi opis różnych typów okaleczeń, typów śmierci, którymi mogli umrzeć ci ludzie, a jednak nie umarli, bo wróżki im to uniemożliwiły. Więc jak Państwo widzą, to zawieszenie w czasie nie zawsze jest dobre, nie zawsze jest błogie i czasami lepiej byłoby pozwolić, aby życie toczyło się swoim naturalnym rytmem, niż pozwolić na złamanie pewnych reguł. A wróżki to robią. Wróżki w tej swojej złośliwości, nieprzewidywalności bawią się ludzkim życiem, bo mogą. Mogą sobie na to pozwolić. Więc ta wizja zawieszenia i braku czasu pierwszy raz, znaczy jest to pierwszy przykład, który Państwu podaję, nie ma nic wspólnego z tą rajskością, nie ma nic wspólnego z tym brakiem cierpienia. Tutaj cierpienie jest właśnie permanentne i niemożliwe do uniknięcia, do rozwiązania. Po prostu jest to swego rodzaju czyściec, bo oni znajdują się też tam cieleśnie, fizycznie, a jednocześnie jest z tego miejsca ucieczka, jak się okazuje, ponieważ Orfeo, mimo że na początku król wróżek jest na niego zły, że jest on pierwszym śmiertelnikiem, który przyszedł sam z własnej nieprzymuszonej woli, a nie został porwany przez wróżki, z czasem docenia jego kunszt, bo Orfeo gra pięknie na harfie. Jeśli Państwo pamiętają dobrze historię Orfeusza i Eurydyki, Orfeusz zastosował bardzo podobny sposób, aby przebłagać Hadesa, to znaczy zagrał na harfie i poruszył serce pana podziemi. I tutaj jest podobnie, bo w końcu władca wróżek pyta, jak może wynagrodzić Orfeuszowi ten jego piękny występ, a Orfeo prosi o Heurodis. Zresztą na początku król wróżek mówi, że nie jesteś jej godzien, nie dam ci jej, ale Orfeo przypomina, że powiedziałeś, że mogę prosić o co zechcę. No a jako, że król wróżek w tym momencie okazuje się honorowy, rzeczywiście zwraca mu żonę. I inaczej niż w starożytnym micie, ta historia kończy się dobrze, proszę Państwa, ponieważ Orfeo odzyskuje swoją żonę, wracają do królestwa i wreszcie udaje im się też odzyskać tron i naprawdę żyją długo i szczęśliwie, ale nie żyją długo i szczęśliwie jak na standardy ludzkie i już nigdy nie padają ofiarą jakiegoś zawieszenia w czasie. Więc jak Państwo widzą, te wyobrażenia rzeczywistości alternatywnych, gdzie czas płynie zupełnie inaczej, gdzie upływ czasu jest właściwie zawieszony w stosunku do świata ludzi, mogą przybierać bardzo różne formy. I czasami jest to rzeczywiście błogie miejsce, gdzie człowiek żyje długo, szczęśliwie, w zdrowiu i młodości, ale może być to też jakiś przedsionek piekła albo po prostu swego rodzaju czyściec, w którym cierpi, nie mogąc przejść na żadną stronę i będąc gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią. Wydaje mi się, że ta wizja jest wyjątkowo interesująca i bogata, zwłaszcza, że we wszystkich tych wersjach, jak Państwo zauważyli, występuje ten motyw wiecznego kwitnienia, wiecznego owocowania, czyli mamy tę obfitość, ale w świecie wróżek jest tym coś wróżebnego, podczas gdy w wizji ziemskiego raju, który odnajduje święty Brendan, jest to po prostu wyraz boskości i jest to po prostu skrawek Edenu. Więc różnie patrzono na te rzeczywistości alternatywne, różnie postrzegano
możliwość funkcjonowania w zawieszeniu gdzieś pomiędzy rzeczywistością ziemską, między życiem a śmiercią. I jak się okazuje, z tego stanu zawieszenia i z tego ziemskiego raju zawsze w jakiś sposób trzeba bądź można wrócić, przynajmniej bohaterowie wszystkich opowieści, o których Państwu wspominałam, wracali z różnych powodów, bądź to z tęsknoty, bądź dlatego, że jeszcze nie nadszedł czas, aby móc zostać na stałe w tym miejscu wiecznej szczęśliwości, a w przypadku Heorodis dlatego, że było to więzienie, a nie miejsce szczęścia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.